Cześć, witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie uruchomienie takiej maszyny z firmy Kekelink o nazwie Grassmaster. Jest to urządzenie do pielęgnacji użytków zielonych z podsiewem traw. Maszyna jest zbudowana w ten sposób, że mamy z przodu taką włókę, która ma te wszystkie kretowiny, jeżeli chodzi o łąkę, rozbić. Głębokość nastawiamy pracy na kółeczkach. Cztery punkty podparcia. Na środku są kółeczka podwójne i z boku pojedyncze kółeczko. Regulujemy na śrubie tutaj, na tej śrubie głębokość. Żeby wyregulować głębokość, to wyciągamy najpierw bolczyk. Kręcimy na głębokość, jaką chcemy. Tu jest skala. I zabezpieczamy sobie. Tutaj są otwory. I zabezpieczamy tym bolczykiem, tak? Później mamy 5 rzędów takich zębów do rozbijania i napowietrzania. One są dociskane hydraulicznie. I docisk hydrauliczny ustawiamy tutaj na sekcji. Tu mamy zegar. W zależności od warunków polowych, no tam ustawiamy sobie ciśnienie, tak? I co więcej, jeżeli chodzi o ustawienie, no to maszyna musi iść w poziomie, czyli na śrubie rzymskiej musimy ją wypoziomować. I druga sprawa jest, możemy pracować samym zgrzebłem lub pracować zgrzebło plus siewnik, tak? Siewnik ma typowy akord, tak? Czyli mechaniczny napęd z koła ostrogowego, tam jest linka. Napędza linka tutaj wchodzi z tej strony do mechanizmu. Tu jest taki płynny mechanizm, który reguluje nam prędkość tego wałka i regulujemy, nominalnie jest 20. Jeżeli robimy próbę kręconą, to jest nominalnie 20, ustawiamy i teraz możemy zmniejszać lub zwiększać obroty zgodnie ze wzorem, tak? Ile kilogramów jest zadanych razy 20. Dzielimy przez ilość wykręconego zboża z próby kręconej. Tutaj mamy miseczkę, kręcimy kołem ostrogowym. Tam jest taka rączka. Na kole ostrogowym jest taka rączka. Kręcimy zgodnie z kierunkiem jazdy. Dla 6 metrów jest to 117,5 obrotu. Ważymy, podstawiamy do wzoru i robimy nastaw, tak? Z drugiej strony mamy taki. To się nazywa taka szczotka i ta szczotka jest tutaj o pod spodem w tym miejscu i ona nam w zależności od wielkości ziarna odległość między szczotką a rotorem powinno być połowę grubości ziarna, tak? To w zależności do ziarna ustawiamy po prostu, tu jest skala od minus 1 do 7, tak? Czyli minus 1, 0, 1, 2, 3 aż do 7 mm, tak? To w milimetrach jest ta szczelina, tak? Napęd, czyli nośnikiem jest powietrze. Z przodu mamy dmuchawę na wałek i ten mechanizm tutaj nam dzieli na odpowiednie rurki, tak? Czyli mamy tutaj. Popatrzcie sobie raz, dwa, trzy, cztery na jedną stronę i tak samo na drugą stronę są takie rozrzutniki. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli 8 sekcji siejących. Poza tym koło ostrogowe, czyli napęd jest hydraulicznie załączany i możemy sobie z kabiny ciągnika włączyć i wyłączyć sianie, tak? Czyli jedziemy pierwszy raz, potrzebujemy trochę rozgrabić to, wyrównać. I drugim przejazdem robimy na przykład pielęgnację z podsiewem, tak? I z ciągnika za pomocą sekcji hydraulicznej włączamy sobie sianie, tak? Prezentowana maszyna ma 6 metrów. 6 metrów. I tak to wygląda. Maszyna jest składana hydraulicznie. Tu mamy zawiasy, tak, czyli ona jest składana do transportu na 3 metry.
No i tyle, tak? Ja tu zrobię próbę, poczekam na wagę. Zrobimy próbę i jedziemy w pole uruchomić. Tak to wygląda. Jak zrobimy próbę, wyliczymy sobie tą przekładnię, to wstawię, to pojedziemy już na łąkę i na łące zrobimy uruchomienie. I widzimy się już na łące. Jesteśmy już w polu, ale generalnie na łące. Po lewej stronie tak wygląda przed robotą, tak? Czyli przed pielęgnacją, przed jechaniem tym Grassmasterem. Tak wygląda łąka. Tu mamy, jak to mówią, krówki. I tu już mamy kilka przejazdów zrobionych. Robimy na tej zasadzie, że robimy jeden przejazd bez podsiewu i drugim, za drugim przejazdem robimy już wtedy podsiew, tak? Na łące nie ma kretowin, więc wółka jest ustawiona powyżej gruntu z luzem, żeby nie ryć wółką po pastwisku. Generalnie pracuje część pazurkowa, tak? I tak sobie popatrzcie, tak jest i tak jest przejechane, tak? Ja się z Wami na dzisiaj żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć. It's your day,